Na czwartek 13 maja przypadała 40. rocznica zamachu na papieża Polaka Jana Pawła II, obecnie już świętego. Z kolei w piątek 14 maja obchodzimy 110. rocznicę konsekracji kościoła pod wezwaniem świętego Bartłomieja, w którym się obecnie znajdujemy. W niedzielę 16 maja zapraszamy Państwa na wyjątkowy koncert, a z nami jest jego organizatorka pani Agnieszka. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Co to będzie za koncert? Może najpierw sam tytuł już dużo wyjaśni. Tytuł koncertu refleksyjnego: Nie ma wolności bez solidarności, nie ma solidarności bez miłości. Tutaj cytujemy w sumie Jana Pawła II, który niegdyś te słowa powiedział w Gdańsku. Koncert rozpocznie się o godzinie 17 w ramach nabożeństwa majowego. Zgadza się, więc zapraszamy w liczbie 133 osób publiczność, bo tyle może na ten czas pandemii ta liczba wynieść. Natomiast również będzie koncert transmitowany na kanale YouTube parafii świętego Bartłomieja w Gliwicach. Kto wystąpi? No i jaki repertuar, pani Agnieszko? Kto wystąpi? Będzie mi przyjemnie znowu dla Państwa zaśpiewać. Poza tym będą towarzyszyć mi Krzysztof Świtała, wspaniały trębacz, i Adam Szaruga, świetny gitarzysta. Wykonamy repertuar z obszaru pochodzącego z lat 80., który nam się też kojarzy jakby z tym okresem papieskim bardzo, bo to był przecież tak bardzo intensywny czas dla nas Polaków. Papież nas prowadził ku wolności i wtedy powstawały też te pieśni jak Modlitwa pięć głosów z kraju Jacka Kaczmarskiego i Natana Tenenbauma Modlitwa o wschodzie słońca. Poza tym też będą piękne pieśni, piosenki religijne, mówiące o miłości, wierze i nadziei. Przy okazji jeszcze dodam, że po raz kolejny dzięki życzliwości księdza proboszcza Waldemara Niemczyka możemy tutaj właśnie pokazać szerszej publiczności ten koncert. Honorowy patronat objął przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ Solidarność pan Piotr Duda, a patronat medialny sprawuje telewizja i Radio Imperium. Bardzo pani dziękujemy. No i co? Do zobaczenia w niedzielę. Do zobaczenia.